Dzień dobry. To jest Manila, Filipiny. Pierwszy raport z wyprawy. Właśnie odebrałem akredytację. Idę do domu. Jest godzina około 13. 16:45. Grecja gra z Jordanią. Nie śmieję się, na pewno będzie dobry mecz. A o 20:40 Amerykanie z Nową Zelandią. Na razie za dużo nie mogę powiedzieć, bo zajechałem wczoraj wieczorem. Dzisiaj trochę się przeszedłem, a nie mam daleko z hali do mieszkania. Jest ciepło, ale nie jakoś tam super upalnie. Padał trochę deszcz. Byłem w sklepie NBA, który jest duży, fajny. Wszedłem na chwilę do hali. Oprócz tego, że odebrałem akredytację, to przeszedłem się po obiekcie. Też jest w porządku, na dobrym poziomie. Zobaczymy. Manila sama w sobie, na razie nie mogę nic powiedzieć. Tak jak powiedziałem, zajechałem wieczorem, nie widziałem nic, bo był wieczór. A dzisiaj nie widziałem jeszcze na tyle, żeby móc coś powiedzieć. Mam parę przemyśleń na temat Filipińczyków samych w sobie, ale to nie od dziś i nie od wczoraj. Po prostu znam sporo Filipińczyków w miejscu, w którym mieszkam. To nie są jakieś tam kontrowersje. Może to powiem później, a może powiem teraz. Jest to dla mnie ciekawe zjawisko od strony językowej, że Filipińczycy mieszają filipiński z angielskim, a wcale z angielskiego nie są tacy dobrzy. Z tego co widzę tutaj, z tego co obserwuję w sklepach, różne objaśnienia są tylko po angielsku. Ludzie pracujący w sklepach, to nie tylko do mnie, bo to nie chodzi o to, że tu zobaczyli białego człowieka, to chodzi o to, że używają takich zwrotów tam na przykład no next please, coś takiego do klientów. Ale na przykład jak ludzie sami ze sobą rozmawiają, to też zauważyłem u moich znajomych, ale nie wiedziałem, że to jest do tego stopnia rozbudowane. Na przykład tam mówią coś w swoim języku, next Friday I go to this, że to jest takie moim zdaniem męczące, że używają swojego języka, ale nagminnie wplatają język angielski. A tak jak mówię, moim zdaniem nie są dobrzy z angielskiego. Aż na tyle dobrzy, żeby no tak nadużywać tego języka. Takie małe, drobne spostrzeżenie, ale to już to mnie nie szokuje, bo obserwowałem to już u moich znajomych. W mowie i w piśmie. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Rzut na Manilę, akurat na to miejsce, takie ścisłe centrum. Hala jest tam, teraz jej nie widać. A jeszcze jedno spostrzeżenie. Mam nadzieję, że nikt z moich znajomych się nie obrazi. No, raczej nie, bo nie zna polskiego. A Filipińczycy cały czas coś oglądają, cały czas coś nagrywają, cały czas coś transmitują. To też mnie nie szokuje, bo mam takiego kolegę, który nagle stał się, cudzysłów, twórcą cyfrowym. Ze zwykłego konta na Facebooku stał się nie wiem kim, nie wiem czym, ale ma już ponad 6 tysięcy obserwujących i wrzuca takie rzeczy, że ciężko powiedzieć nawet jak to skomentować. Na przykład jak coś gotuje, jak na przykład wyrzuca śmieci. Takie treści bez treści. Ja tego nie oceniam, tylko obserwuję. No dobrze, to pierwszy raport z Manili za mną. Pozdrawiam cieplutko.